Strzelanina w Austin. Zatrzymany były policjant strzelanina w Austin w Teksasie. Podejrzany zatrzymany. Policja w Teksasie aresztowała podejrzanego o zastrzelenie w niedzielę trzech osób w Austin. Zatrzymany, Afroamerykanin Stephen Broderick, miał przy sobie broń, ale nie stawiał oporu. Jedną z ofiar mężczyzny jest Alyssa Broderick, według mediów prawdopodobnie jego córka. Afroamerykanin, który był niegdyś detektywem w biurze szeryfa, został znaleziony w miejscowości Manor w Teksasie. O jego zatrzymaniu powiadomił szef tamtejszej policji Ryan Phipps. Szedł poboczem Old Kimber Road. Zgłosiły to dwie osoby, uznając, że odpowiada opisowi podejrzanego. Nasi funkcjonariusze udali się tam i przeprowadzili operację wysokiego ryzyka. W pełni się im podporządkował i został zatrzymany, a oni znaleźli przy nim pistolet, mówił Phipps, cytowany przez CNN. Dodał, że Broderick został przewieziony do więzienia w hrabstwie Travis. Oskarżony o molestowanie dziecka prokurator okręgowy Travis Jose Garza powiedział, że podejmie starania, aby mężczyzna nie został zwolniony z aresztu za kaucją. Jak wyjaśnił, zabrania tego prawo teksańskie, ponieważ Broderick był już zwolniony za kaucją za inne zarzuty. Mężczyzna był oskarżony o molestowanie seksualne dziecka. Spędził w czerwcu ubiegłego roku 16 dni w więzieniu, zanim wpłacił kaucję w wysokości 50 tysięcy dolarów. Najpewniej zabił własną córkę i byłą żonę. Władze zidentyfikowały ofiary śmiertelne Afroamerykanina. Jedną jest Alyssa Broderick, będąca według mediów prawdopodobnie jego córką, która chodziła w latach 2009-2020 do liceum w Elgin. Drugą jest uczeń tej szkoły, Willie Simmons. Trzecią jest była żona mordercy, Amanda Broderick. Na razie nie podano więcej szczegółów.